O tym, że pogoda zmienia się bardzo dynamicznie, świadczą komunikaty IMGW. Jeszcze rano ostrzeżenia były wydane dla połowy Polski. Teraz alerty przed upałem, burzami i gradem są już dla całego kraju. Na Mazurach nawet najwyższego, 3. stopnia. Michał Kwiatkowski. Na oddział ratunkowy kieleckiego szpitala przywieziono dziś aż kilkanaście ofiar upałów. Łóżko w łóżko leżeli obok siebie pod kroplówką z elektrolitów seniorzy i dwudziestolatkowie. Po zasłabnięciach, zwłaszcza w miejscach publicznych, wyskakują tylko po poranne bułeczki. Już z nich nie wracałem, bo trafiłem do nas. Wiedza o zasadach bezpieczeństwa jest to prawda wśród Polaków powszechna. A nie siedzieć w domu i myśleć, żeby deszcz spada. Ale jak przychodzi co do czego, ruszają w największy skwar na miasto. Byłam staremu spodnie odebrać od krawca, żeby na go nie chodził. Obraza moralności byłaby gwarantowana, ale za to chłodzenie pierwsza klasa. Druga żelazna reguła jest równie dobrze znana i równie często łamana. Nie pić alkoholu, bardzo panu przepraszam, mówię panu poważnie, alkoholu nie wolno, bo to jest za duży upał i w życiu cienko jest eleganckie, tylko napoje. Upał zaostrza liczne schorzenia, ale na baczności powinni się mieć przede wszystkim chorzy na serce. To jest rzeczywiście bardzo niebezpieczny czas, zwłaszcza dla naszych pacjentów kardiologicznych, pacjentów z niewydolnością serca, pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, pacjentów z przewlekłą chorobą nerek czy pacjentów z cukrzycą. W wielu regionach temperatura przekroczyła dziś 30 stopni Celsjusza w cieniu, ale średnią zaniżała północ Polski. W Gdańsku termometry pokazywały zaledwie 20 stopni powyżej zera. Było wiecznie, pochmurno i kropiło. Tak można było zamówić pogodę, to bardzo chętnie. Pogody zamówić nie można, ale można jej poszukać, jeśli nie jest się uwiązanym do jednego miejsca. To jest właśnie ta wolność. Wolność w kamperze, pandemicznym nabytku małżeństwa z Warszawy. Jak zobaczyliśmy, że wystarczy przerzucić pościel z łóżka do kampera. Jak się wszystko pozałatwia w Warszawie, wskakujemy i jeździmy. W najbliższych dniach za słońcem trzeba się będzie sporo najeździć. Oczywiście pod warunkiem, że 30-letni pojazd odpali. W najbliższych dniach szykuje nam się bardzo niestabilna, gwałtowna i też niebezpieczna pogoda. Piątek to deszcz, burze, gwałtowne burze w całym kraju. W zasadzie też w kolejnych dniach nie odpoczniemy od deszczu i od burz. W związku ze zmianami klimatu burze są coraz gwałtowniejsze, a fale upałów coraz intensywniejsze. W Europie statystycznie w ciągu roku 10 razy więcej osób umiera z powodu mrozów niż z powodu upałów. Ale zdaniem naukowców, jeżeli utrzyma się obecne tempo zmian klimatycznych, pod koniec obecnego stulecia będzie już pół na pół. Michał Kwiatkowski, Wydarzenia.